Narzekowski, tuż po zwycięstwie nad Gbęgą Olukunem na Gali Gliwicach. Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa. Marcin, stoczyłeś pojedynek pierwszy od maja zeszłego roku. W początkowej fazie pojedynku czułeś na sobie tak zwaną rdzę. Potrzebowałeś kilku minut, żeby ją z siebie zrzucić? No tak, czułem taką lekką niepewność, ale mówię, tak już po trzeciej rundzie już było w porządku. Taki to jest, taki lekki rozwrat trochę nie służy mi, aczkolwiek nie było to jakaś tam wielka przeszkoda dla mnie, bo jestem już starym, wystarczonym zawodnikiem. A co ci sprawiło najwięcej problemów w boksowaniu Olukuna? Znaczy jest taki niekomfortowy, tak? Trzeba, no generalnie no nie jest jakimś trudnym zawodnikiem, tylko ma silny cios i potrafi gdzieś tam go ulokować jakoś tak niewidocznie, no ale dało się to wszystko ogarnąć już po trzeciej, czwartej rundzie już wiedziałem dokładnie na to stać, także już było okej. A czymś cię zaskoczył? Na pewno analizowałeś jego pojedynki. Czymś konkretnym cię zaskoczył? Znaczy nie zaskoczył, dostałem tylko taki jeden mocny cios, no i on mnie zaskoczył, tak nie wiedziałem skąd, wiadomo, taki niekomfortowy jest i bije te obszerne ciosy, gdzieś tam on mnie uderzył, ale jakoś to było wszystko do zniesienia, także nie było aż tak źle. Niedawno byłeś na sparingach u Tysona Fury'ego, to jest aktualnie oficjalny pretendent do pasa mistrzowskiego Władimira Kliczki. Tak szczerze mówiąc, więcej dała ci ta walka, która za tobą, czy sparingi u Brytyjczyka? No, zdecydowanie więcej dało mi sparingi u Brytyjczyka, u Tysona Fury'ego. No, jest to zawodnik no, topowy, tak, zawodnik wagi ciężkiej. Dużo sparowałem, trwało to 2,5 tygodnia. I już się też nauczyłem, tak, i wiem w jakim miejscu jestem, także no bardzo zadowolony jestem z tego zaproszenia do niego. Teraz ze swoim teamem poszukujecie drogi o może na przykład Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Unii Europejskiej, czy jakieś pasy interkontynentalne? Nie mam zielonego pojęcia, dlatego są moi promotorzy i z nimi będę o tym rozmawiał. A ile dajesz sobie teraz czasu na odpoczynek? Kiedy wracasz na salę? Ja generalnie cały czas, no nie wiem, no 4-5 dni, ale trenuję, tak, lubię cały czas być w ruchu, nie lubię w ogóle nic nie robić, nie mówię czegoś takiego, żebym ja w ogóle nic nie robił, jeżeli się nie ruszam, to ruszam się tak aktywnie, pływam na basenie, biegam, takie, ale luźniutko, wszystko tak zabawowo. Jeszcze poproszę cię o twój typ na pojedynek Mayweather-Pacquiao, który już 2 maja w Las Vegas. Kto jest twoim faworytem? Znaczy, no i nie mam żadnego pojęcia, są to dwaj dobrzy zawodnicy i różnie to będzie wyglądać. Sympatię uderzę bardziej Pacquiao, ale Mayweather to jest jednak doświadczony zawodnik i tu może naprawdę po 50 na 50, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dzięki serdecznie za wywiad i życzę powodzenia. Dziękuję również.